Filmem, który właśnie zaczynasz oglądać, rozpoczynamy serię nagrań poświęconych komórce, temu, w jaki sposób funkcjonuje, jak jest skonstruowana, jak wygląda jej metabolizm i na co przekłada się to w życiu człowieka. Zacznijmy może od tego, czym jest komórka. Komórka to taka najmniejsza cegiełka, najmniejszy element, z jakiego mogą być skonstruowane organizmy żywe. W naszym ciele, w ciele człowieka, komórek jest aż 10 do 14. 100 bilionów to ogromna liczba. Ale z drugiej strony istnieją także organizmy, które same są jedną komórką. Na przykład taki pierwotniak, pantofelek, on jest jednokomórkowcem. To samo dotyczy bakterii. Tutaj dla przykładu masz bakterie pałeczki okrężnicy, czyli Escherichia coli. Drugą sprawą jest to, że komórki mogą być niesłychanie zróżnicowane. Różne organizmy żywe mają bardzo różne komórki, różnych kształtów i różnych rozmiarów, także pełniące różne funkcje. Żeby Ci to zobrazować, wkleiłam tutaj kilka ilustracji. Tutaj masz komórki roślinne, pięknie obok siebie systematycznie poukładane. Druga komórka, którą tu wkleiłam, to komórka nerwowa, charakteryzująca się tym, że ma bardzo dużo różnych wypustków. Tutaj z kolei masz komórki krwi, które mimo, że reprezentują jedną i tą samą tkankę, wyglądają zupełnie inaczej od siebie. Tak więc widzisz, że komórki mogą być bardzo zróżnicowane i przyjmować bardzo, bardzo różne rozmiary. Istotnym podziałem wprowadzonym do świata organizmów żywych jest to, czy ich komórki posiadają jądro, czy też nie. O jądrze porozmawiamy za chwileczkę bliżej. Teraz chcę Ci tylko przedstawić nazwę grupy systematycznej, do jakiej należy m.in. człowiek, wszystkie rośliny i zwierzęta. Wszystkie organizmy, które posiadają jądro, nazywamy wspólnie eukariota. Eukariota. Czasami mówi się też eukarionta, nie ma zgody co do tego, która forma jest poprawna. W każdym razie eukariota to taka nazwa, jaka pochodzi bezpośrednio z łaciny, dlatego pisze się właśnie przez Y. Tak więc organizmy należące do grupy, domeny eukariota posiadają w swoich komórkach jądra. Organizmy, które nie posiadają jąder, nazywamy prokarioty, ale dzisiaj będziemy rozmawiali o komórce eukariotycznej, o prokariotach porozmawiamy może przy innej okazji. To, co chciałam powiedzieć Ci na samym początku, to to, że o budowie komórki, o tym, w jaki sposób wygląda jej struktura, jak umieszczone są w środku jej poszczególne elementy funkcjonalne, decyduje coś, co nazywamy cytoszkieletem. Zapiszemy sobie tutaj nazwę cytoszkielet. Na tym zdjęciu cytoszkielet to to, co mamy wybarwione na zielono i na czerwono. Są dwa różne kolory, dlatego że tak naprawdę to są dwa różne składniki cytoszkieletu, ale to nas w tej chwili nie interesuje. Pokazuję Ci to zdjęcie, żeby uświadomić Ci, że wszystkie organella, ponieważ tak nazywamy malutkie elementy funkcjonalne komórek, nie są rozmieszczone w komórce przypadkowo. W porządku i w odpowiednich miejscach trzyma je właśnie cytoszkielet. Te wszystkie wybarwione tutaj na zielono i na czerwono elementy. Wrócę teraz do organelli. Organella to w komórce coś takiego jak w naszym organizmie organy. To poszczególne struktury mające bardzo określoną budowę i bardzo określoną funkcję. Zaraz pokażę Ci je bliżej na ilustracji. Teraz napiszę tylko nazwę organella. Organella. Liczba pojedyncza to organellum. Nie organello, nie organelli, organellum. W każdym razie, kiedy już wiemy, że komórka trzymana jest w porządku przez cytoszkielet, który zresztą ma też inne bardzo ważne funkcje, będziemy o tym rozmawiali bliżej, omawiając tak zwane podziały komórkowe. Cytoszkielet oprócz tego, że stanowi takie rusztowanie dla komórki, pomocny jest również w czymś, co możemy nazwać transportem wewnątrzkomórkowym. I jeżeli komórka produkuje na swoje potrzeby albo na potrzeby całego organizmu jakieś produkty, na przykład białkowe, ale nie tylko, to często poruszają się one właśnie po tych elementach cytoszkieletu, tak jakby jechały pociągiem po torach. Teraz, kiedy już wiemy, że poszczególne składniki komórki możemy nazwać organellami i że komórkę wypełnia cytoszkielet, chciałam Ci pokazać taki bardzo ogólny schemat komórki, który ściągnęłam z Wikipedii. Będziemy sobie rysować to, o czym będę Ci za chwilę opowiadać, ale wkleiłam też ten schemat, żebyś zobaczył, że wszystko to, co omawiamy, dzieje się tak naprawdę w trójwymiarze, a nie na płaszczyźnie i żebyś mógł to sobie łatwiej wyobrazić.
Narysujmy więc sobie komórkę, przykładowo, niech ma ona jakiś taki kształt i zaczniemy rysować jej poszczególne organella. To będzie jądro komórkowe. Jądro komórkowe to takie centrum dowodzenia. Pewnie pamiętasz z filmu o DNA, że to właśnie tutaj znajduje się zdecydowana większość naszego materiału genetycznego. Tutaj zapadają wszystkie istotne decyzje dotyczące tego, jak mają wyglądać produkowane przez nasze komórki białka. Jest też taki rejon, który nazywany jest jąderkiem. Jak ludzie zobaczyli to najpierw pod mikroskopem elektronowym, bo w mikroskopie elektronowym najbardziej zaciemnione elementy to są te, które mają największą gęstość. Tak więc, kiedy rozpoznano po raz pierwszy jąderko, to ludzie myśleli, że to może jest jakaś oddzielna struktura wewnątrz jądra komórkowego, ale okazało się z czasem, że to jąderko to jest nic innego jak bardzo, bardzo gęsto upakowany materiał genetyczny. I okazuje się, że ta część naszego DNA to jest część, gdzie kodowane są RNA tworzące rybosomy. Pamiętasz pewnie, że rybosomy to takie jednostki, które się składają właśnie ze specjalnego RNA, rRNA i białek, gdzie białka powstają, to znaczy gdzie nić matrycowego RNA tłumaczona jest na łańcuch aminokwasowy, z którego potem powstaje białko. Tak więc tym jest właśnie jąderko. Powiem Ci też na temat naszego jądra, że chromosomy nie są zazwyczaj tak bardzo upakowane, jak przedstawiały to rysunki, na których najczęściej je na pewno w życiu widziałeś i te, które ja wklejałam Ci w filmie na DNA. Chromosomy zazwyczaj są w formie dużo luźniejszej, nie są tak gęsto upakowane, ale mimo to każdy z nich ma swoje oddzielne terytorium. To znaczy, w naszym jądrze możemy spostrzec takie terytoria, placuszki. W tych placuszkach umieszczone są poszczególne chromosomy. Nie jest to jakoś super ustrukturyzowane, tak jak wtedy, kiedy za chwilę ma zachodzić podział komórkowy, o czym mówiliśmy w filmie o naszym DNA, ale jest pewna systematyzacja, którą nazywamy właśnie terytoriami poszczególnych chromosomów. Tak więc nasze jądro komórkowe to centrum zarządzania naszą komórką. To tutaj następuje pierwszy etap, jeżeli chodzi o powstawanie zupełnie kluczowych dla naszego życia białek. Tutaj jest instrukcja tego, w jaki sposób nasze białka mają wyglądać, jak nasz organizm ma być skonstruowany. Innym bardzo ważnym elementem naszych komórek jest błona komórkowa. W ogóle o błonie komórkowej można powiedzieć tyle, tak zresztą jak i o jądrze, że można by nakręcić na ten temat oddzielny film. Błona komórkowa nie tylko oddziela komórkę od tego, co jest na jej zewnętrzu, czyli od macierzy zewnątrzkomórkowej, ale także pełni inne bardzo istotne funkcje. Po pierwsze, w błonie komórkowej, która złożona jest z czegoś, co nazywamy lipidami, może podpiszemy sobie, że to jest błona, ciach i podpiszemy też jądro. Jądro. Błona złożona jest z czegoś, co nazywamy lipidami, i w tych lipidach pływają sobie różnego rodzaju białka. Białka, które mogą decydować o tym, co będzie transportowane do wnętrza komórki, a co będzie transportowane na jej zewnątrz. Białka, dzięki którym mogą do środka komórki wpływać jony, albo przez które na zewnątrz mogą uciekać jony, które dla komórki nie są potrzebne albo są już dalej niepożądane. Także w błonie komórkowej znajduje się szereg białek odbierających sygnały od środowiska i od innych komórek. Tak naprawdę błona jest pierwszym miejscem, gdzie sygnał jakiegoś rodzaju, jakaś informacja przekazywana jest dalej do wnętrza komórki albo na jej zewnętrze. Bardzo ważne jest też, że na błonie znajdują się różnego rodzaju substancje, głównie białkowe, ale nie tylko, które mogą świadczyć o jej identyfikacji. To znaczy, może tutaj na przykład znajdować się jakieś białko będące sygnałem dla innych komórek naszego organizmu, na przykład układu odpornościowego, o tym, że to jest właśnie komórka naszego organizmu, a nie coś zupełnie obcego, co należałoby zwalczyć. Tak więc błona komórkowa jest niesłychanie ważnym elementem. Niektóre organizmy żywe, na przykład rośliny i grzyby również, mają na zewnątrz błony komórkowej jeszcze ścianę komórkową. Ściana komórkowa to jest coś bardziej zdecydowanie sztywnego. Nie jest tak super przepuszczalne jak błona komórkowa, o której Ci powiedziałam, ale u zwierząt taka ściana komórkowa nie występuje, dlatego nie będziemy jej sobie tutaj rysować.
Kolejnym bardzo ważnym organellum jest coś, co widzimy na naszym rysunku tutaj. To się nazywa siateczka śródplazmatyczna. Napiszemy to sobie może. Nie będę tego pisać na moim rysunku, bo zajęłoby to zbyt dużo miejsca. Tutaj się super zmieści. Siateczka śródplazmatyczna. Często nazywana jest również retikulum. W tej siateczce mamy tak naprawdę dwa rodzaje odmian tej siateczki. Pierwsza nazywana jest szorstką i ta odmiana szorstka to jest tak naprawdę ta odmiana, którą widzisz tutaj. Te maleńkie kuleczki to są rybosomy. I w tej siateczce szorstkiej specyficzne jest właśnie to, że są rybosomy, tak więc odbywa się tam translacja białek, czyli tak naprawdę powstawanie białek. Część z tych białek może być w pęcherzykach wydalone na zewnątrz komórki, część z nich przemieszczone właśnie w takich specjalnych pęcherzykach do innych części komórki, gdzie będą one potrzebne. Natomiast siateczka, która nazywana jest siateczką gładką, ma za zadanie nie produkcję białek, ale przede wszystkim produkowanie niebiałkowych elementów, takich jak na przykład lipidy, które, jak Ci przed chwilą wspomniałam, tworzą błonę komórkową, ale także jej niesłychanie ważną funkcją jest detoksykacja. To tutaj właśnie następuje przemiana materii różnych toksyn, także leków. Innym bardzo ważnym organellum jest aparat Golgiego, narysowany tutaj na żółto i znajdujący się w bezpośredniej bliskości siateczki śródplazmatycznej. Aparat Golgiego, zapiszemy sobie może jego nazwę. Aparat Golgiego. Nazwany zresztą po człowieku, który go zidentyfikował. Golgi był również laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, więc warto zapamiętać to nazwisko. Aparat Golgiego pełni bardzo ważne funkcje związane z sortowaniem i modyfikowaniem białek, ale nie tylko, które znajdują się w jego wnętrzu i po tym przesortowaniu, po modyfikacjach, których są poddawane właśnie wewnątrz aparatu, pakowane są w odpowiednie rodzaje pęcherzyków w zależności od swojego przeznaczenia i wydalane z aparatu Golgiego w postaci takich kuleczek, możemy je sobie tutaj narysować, to będą właśnie pęcherzyki, i dostarczane albo do właściwego miejsca w komórce, do którego powinny dotrzeć, albo w efekcie gdzieś na zewnątrz komórki, w efekcie transportu przez błonę komórkową. Kolejnym bardzo ważnym organellum, które narysujemy sobie już tutaj w środku, bo pozwala nam na to miejsce, są mitochondria. Mitochondria to niesłychanie ciekawe organella, dlatego że są świadectwem bardzo interesującej części ewolucji naszego gatunku i w ogóle organizmów żywych. Okazuje się, że mitochondria, podobnie jak jądro komórkowe, również zawierają DNA. Tego DNA nie jest dużo, ale jest to DNA, które stanowi o produkcji troszeczkę innych białek niż te, które znajdują się w jądrze. To znaczy to jądrowe DNA jest tak naprawdę uzupełniane przez DNA, które znajduje się w mitochondriach. W związku z tym wydaje się ewolucjonistom, i są na to dosyć znaczące dowody, że mitochondria znalazły się w komórkach eukariotycznych w taki sposób, że po prostu kiedyś nastąpiła fuzja mitochondriów, które żyły zupełnie jako oddzielne organizmy, bezjądrzaste, właśnie do środka takiej komórki i na skutek tego, że jedno z drugim bardzo dobrze współpracowało, to już tak zostało i takie komórki zaczęły się rozmnażać i tak naprawdę stały się przodkami komórek, które dzisiaj nosimy w swoim organizmie. Mitochondrium to tak naprawdę nasze centrum energetyczne. Podpiszemy mitochondrium, żeby było wiadomo, że to ono. Mitochondrium. To tutaj odbywa się proces nazywany oddychaniem wewnątrzkomórkowym. Tutaj produkowana jest energia niezbędna do wszystkich procesów przeprowadzanych w naszych komórkach. Im więcej komórka zużywa energii, na przykład nasze komórki układu nerwowego zużywają bardzo dużo energii, bo prowadzą bardzo intensywną produkcję różnych substancji chemicznych i także zużywają bardzo dużo energii na transport wzdłuż tych takich bardzo długich wypustków, które pokazywałam Ci na początku tego filmu. Tak więc jeżeli komórka ma duże zapotrzebowanie energetyczne, będzie miała więcej mitochondriów.
Mitochondria dziedziczymy tylko po mamie. Okazuje się, że w procesie rozmnażania człowieka, gdzie plemnik łączy się z komórką jajową kobiety, plemnik nie zawiera mitochondriów. Tak więc na skutek tego DNA, które zawarte jest w mitochondrium, dziedziczymy tylko po swojej mamie. A więc jest część dziedziczenia, która przechodzi tylko w linii żeńskiej, od kobiety do kobiety. Wniosek z tego jest taki, że tak naprawdę po mamie dziedziczymy odrobinę więcej niż po tacie, dlatego że ta część DNA mitochondrialnego w żadnym wypadku nie może pochodzić od mężczyzny, pochodzi tylko od kobiety. Tutaj natomiast widzimy struktury, które nazywamy centriolami. Nie będziemy teraz ich podpisywać i poświęcać im więcej czasu, dlatego że bardzo szczegółowo omówimy je przy podziałach komórkowych. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć Ci, że są takie bardzo ważne centra, od których zaczyna się tak naprawdę organizacja wnętrza komórki do tego, żeby przystąpić do podziału. Wewnątrz komórki istnieją też różne rodzaje pęcherzyków. Powiedzmy sobie o najważniejszych z nich. Jest ich kilka rodzajów. Można powiedzieć, że po pierwsze są lizosomy. Powiedzmy, że to jest lizosom. O, podpiszemy go sobie lizosom. To są tak naprawdę otoczone błoną kuleczki, w których zachodzi trawienie bardzo różnych substancji. Tam jest troszeczkę inny odczyn niż na zewnątrz komórki. Dzięki temu enzymy, które są przystosowane do tego, żeby działać wewnątrz lizosomów, nawet gdyby się zrobił jakiś wypadek i lizosom by pękł, to i tak nie zadziałają wewnątrz komórki, gdzie jest inne pH, inny odczyn, dlatego że po prostu do takiego środowiska nie będą przystosowane i to chroni komórkę właśnie przed tym, żeby przypadkiem nie zostało zeżarte przez te enzymy coś, co nie powinno być pożarte. W każdym razie w lizosomach jest naprawdę bardzo wiele różnych enzymów. Środowisko tam jest troszeczkę bardziej kwaśne niż wewnątrz komórki i lizosomy mają właśnie za zadanie rozkładanie różnorodnych substancji, które w ich wnętrzu mogą się znaleźć i ewentualnie potem są przeznaczone albo do tego, żeby je wydalić na zewnątrz komórki, albo żeby je wydalić do wewnątrz komórki. Mamy też coś, co nazywane jest wakuolami. Napiszemy sobie, że to jest wakuola. Tak naprawdę wakuola to nic innego niż taki rodzaj magazynu, gdzie przechowywane są różnego rodzaju substancje. U roślin są zazwyczaj dużo większe niż w komórkach zwierzęcych i jest ich tam tylko kilka. W komórkach zwierzęcych charakterystyczne jest to, że wakuoli jest więcej, ale mają one mniejszy rozmiar niż w przypadku roślin. To, co jeszcze jest bardzo ważne na temat komórki, to to, że jak już wspominałam Ci, pokazując ten rysunek, gdzie zaznaczony jest cytoszkielet, to to, że komórka podzielona jest na bardzo różne obszary. Dzięki temu, że poszczególne organella, które omówiliśmy, mają swoją własną błonę, którą są otoczone, to w różnych częściach komórki mamy tak zwane kompartmenty, czyli po prostu różne fragmenty komórki. I w tych różnych kompartmentach mogą panować troszeczkę inne warunki fizykochemiczne, tak jak w przypadku lizosomu. I dzięki temu w różnych częściach komórki, nie zaburzając przebiegu tego, jak działa jej całość, mogą zachodzić procesy biologiczno-chemiczne o innym troszeczkę charakterze. Tak więc cytoszkielet i to, że komórka jest w taki sposób uporządkowana, ma bardzo ważne skutki dla jej funkcjonowania. Wspomnę Ci jeszcze o tym, że wszystko to, co wypełnia komórkę, nazywamy cytoplazmą. Dopiszemy sobie, że tutaj jest cytoplazma. Zrobimy sobie taką długą strzałkę. Tu będzie cytoplazma i tu będzie cytoplazma. Cytoplazma. A płyn, który w cytoplazmie się znajduje, nazywany jest cytozolem. Cytoplazma to jest wszystko to, w czym zanurzone są poszczególne organella, to, w czym sobie tutaj pływają. Tak więc, jak widzisz, w taki właśnie sposób skonstruowana jest komórka. O szczegółach jej funkcjonowania i tego, w jaki sposób funkcjonują jej poszczególne organella, na pewno będziemy mówić więcej w bardzo konkretnych przypadkach. Dzisiejszy film miał tylko na celu pokazanie Ci, jak wygląda taka przeciętna, zwyczajna komórka. Przypomnę Ci na koniec, że komórki mogą być bardzo różne. Niektóre mają
więcej poszczególnych organeli, tak jak było w przypadku mitochondriów, o których Ci opowiadałam, niektóre mniej. Większość komórek ma tylko jedno jądro komórkowe, ale istnieją też takie, które są bezjądrzaste w którymś tam etapie swojego życia, albo które mają więcej niż jedno jądro. Tak więc znowu, tak jak we wszystkich przypadkach, kiedy mówimy o życiu, mamy do czynienia z ogromną, ogromną różnorodnością.